Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka. 19 minut do 11, nieco później rozmowy Elki, Jarek Adamek, jego gość. Nieco później, ale się udało. Witam bardzo serdecznie pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry. Witam, przepraszam spóźnienie, ale roboty drogowe w Augustynie. Polska w budowie. Kongres Nowej Prawicy, a co się stało ze Starą Prawicą? Stara Prawica, czyli UPR, gdzieś zniknęła. Po prostu tam zrobił paraliż we władzach partyjnych z powodów statutowych dziwnych i lepiej było założyć nową partię niż dalej się kłócić. Polskie piekło? Dwóch Polaków, trzy poglądy? Nie, to nie było poglądy. Muszę powiedzieć, że ci, co zostali, ci UPR-owcy, zachowują poglądy wszystkie te same. To różnice były taktyczne czysto. Także. Ale nie wstąpili do pańskiej. Nie, ale nawet wczoraj mieliśmy wspólną demonstrację w Warszawie. Także. Dopóki Janusz Korwin-Mikke stał na czele Unii Polityki Realnej, było o niej słychać. A o nowych władzach powiem szczerze, nie bardzo. No nie bardzo, no niestety, ale za to o kongresie można. Nigdy w historii nie mieliśmy podawanych lepszych wyników. Teraz nam dają nawet 5%, to zawsze nam dają 1 przed wyborami, a teraz dają 5, także jest dobrze. Rozumiem, że innych partii uznawanych za prawicowe, takich jak Platforma Obywatelska, PiS, nie uważa pan za prawicowe? Nie, no jakie prawicowe? No, podstawą prawicy jest powrót do zasad, prawda, prawa rzymskiego, naszej cywilizacji. I taka najważniejsza zasada, w ogóle się odróżnia prawicy od lewicy, to jest, czy uznajemy za chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit injuria. To jest podstawa wolności obywatelskiej. Jeżeli ktoś mi się pod przymusem każe zapinać pasami, pod przymusem każe się ubezpieczyć, prawda? To w tym momencie to już nie jest prawicowiec. No, nie ma, popatrzcie, już nie chodzi tam o tę marihuanę czy coś tam, to są drobiazgi. Ale sprawa taka podstawowa. No, 100 lat temu mógł pan pójść do apteki, kupić dowolne lekarstwo. Dowolne lekarstwo. Apteka panu sprzedała, na swoją odpowiedzialność oczywiście. Nawet arszenik pan mógł kupić. Jak pan kogoś otruł, to pana wieszano i był spokój. Dzisiaj, proszę pana, jeżeli zabraknie mi głupiego lekarstwa, jeśli mnie Olfenu na przykład moje boli kolano, to ja muszę, kończy mi się Olfen, to muszę iść do lekarza, albo prywatnie zapłacić, albo pójść, odstać swoim czasem zapłacić w kolejce, prawda, do lekarza i zdaje receptę nową. Jak się traktuje człowieka jako bydlaka, jako idiotę, który nie ma pojęcia, prawda, chce sobie zaszkodzić. Traktuje się jak małe dzieci. No, ale to się robi dla pańskiego bezpieczeństwa, żeby pan właśnie nie zażył niewłaściwego lekarstwa, albo nie podał go co gorsza komuś innemu, typu własnemu dziecku. No ale przepraszam bardzo, my właśnie wyznajemy zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda. I jak nie chcący chce swoje dziecko uśmiercić złym lekarstwem, No to go powiesimy. Jeżeli ten sposób zejdzie ze świata morderca oraz dziecko mordercy, które być może odziedziczyło jego złe cechy, to jest tylko dobre dla społeczeństwa. Jeżeli narkoman się zaśpa na śmierć, to bardzo dobrze dla społeczeństwa, bo pozbędziemy się jednego narkomana. Także my wierzymy w teorię ewolucji, prawda? Musi być jakaś ewolucja i dobrzy muszą mieć dużo dzieci, a źli muszą wymierać bezpotomnie. I to jest bardzo proste. To jest ten stały stosunek do prawicy, bo dzisiaj na przykład uważa się za prawicowość lub lewicowość stosunek do katastrofy smoleńskiej. A to jest zupełnie kapitalne. No to w tym momencie jestem skrajnym lewicowcem. Uważam Macie Rybciak, że zgłupiał kompletnie. Łażenie i wrzeszczenie, że to powiedzenie wojny, prawda? To w ogóle jest po prostu chore. Ludzie, którzy tłumaczą, że to ruskie zrobiły, że jeszcze można by tłumaczyć, że to być może jakieś nasze WSI, wiadomo, że Kaczyńscy szantażowali ludzi z WSI, to ujawnieniem aneksu, prawda? To ewentualnie można by to myśleć. Ale ruskie, no jak sobie można pomyśleć? Przecież nie pan sobie wyobrazić, że coś takiego wyszło na jaw, prawda? Jeden z tych ludzi, no, tam musiał być kilkanaście osób zaangażowanych, nie? Ucieknie na zachód i weźmie 10 milionów za ujawnienie tego. Ile takich by było? No i co by się stało wtedy? No przecież to w ogóle. Przyjmuje pan za dobrą monetę raport Maku? No, co za różnica? Czy to, czy generał Błaśnik był w kabinie, czy nie był w kabinie, nie ma najmniejszego znaczenia. Gdyby generał Błaśnik miał we krwi 2 promille, a nie 0,2 promille, to też nie ma żadnego znaczenia. Jak to nie ma żadnego znaczenia? A jakie ma znaczenie? Pasażerom wolno być pijanym w sztok. Ale nie włazić do kabiny. Chyba. Ale co z tego? Odpowiada tak czy owak pilot. Nawet gdyby papież kazał mu lądować, to i tak odpowiada pilot za to. Decyzję podejmuje pilot, a nie papież. Czyli chcącemu nie dzieje się krzywda. Chcącemu tak? Nie dzieje się krzywda. Uznaje pan, że pilot chciał wylądować? Chciał wylądować, pakować, mu się nie udało. Nie chciał się pakować ziemi. Nie udało mu się bidakowi zawadził, prawda? Ale... Na pańskim blogu przeczytałem życzenia świąteczne. Życzę wszystkim, żeby pękły lody, rezerwacja się zasłona ludzi, jeżeli prawdę, i skończyła się okupacja Polski przez siły ciemności. Tak jest. To mi tak pisowsko zabrzmiało, ta okupacja Polski przez siły ciemności. No, dla mnie są siły ciemności, bo ci ludzie, którzy nie wierzą w to, że człowiek jest wolny i odpowiada za siebie, tylko wierzą w to, że człowiek jest małym dzieckiem, ja mówię, tylko bydlęciem, za które człowiek odpowiada, prawda? Bo krowę się przywiązuje na sznurku, żeby sobie krzywdy nie zrobiła, bo wejdzie na szosę, prawda, i zginie, prawda, albo wejdzie w szkodę sąsiada. I krowę tak się traktuje, ale nie człowieka. No i
I my się z tym nie godzimy. I to są dla nas siły ciemności, bo ci ludzie się nami opiekują, biorą za to ciężkie pieniądze, żeby jeszcze tylko je ukradnie, to drobiazg, walają je w buzy. Pan, stadion narodowy, tak? On miał kosztować 500-600 milionów. No mówiło się, że 700 i mówiono, że PiS chce ukraść na tym 100 milionów. Teraz się okazuje, że 2 miliardy. To ile PO ukradło, prawda? No powiedzmy sobie jasno, ile ukradło PO na stadionie, to żeby ukradło, ale je zmarnowało. Tam już pierwsza rzecz, jaką zrobiono, to robiono palowanie za 90 milionów, żeby sprawdzić, czy ziemia uniesie ten stadion. Przecież tam stał stadion ciężki, ziemny, znacznie cięższy. Wiadomo było, że utrzyma. To się robiło tylko po to, żeby było zamówienie na 9 milionów, z czego 9 milionów dla tych, kto dali zamówienie. Po prostu 10% to kosztuje. I teraz w ramach bojkotu nie będzie pan na Euro patrzył? Nie, no mam telewizor, wie pan. A propos telewizji, no, publiczna telewizja, kolejne pieniądze, które nie, gdzieś tam... A nie Polsat? Nie wiem nawet, kto transmituje, ale publiczna z ich pieniędzmi. Tymczasem dziś akurat trwa debata nad zmianą reformą emerytalną. Wy macie swój własny pomysł na reformę emerytalną. Proszę pana, my nie mamy żadnego pomysłu na żadną reformę emerytalną i my nie dyskutujemy tam, czy emerytom podnieść do takiego wieku, czy takiego, w ten, czy nie. Bo nas jest prosta. Człowiek, mając lat 20, załóżmy, poszedł do pracy. Zapłacił pierwszą składkę, w tym momencie zawarł umowę, że dostanie emeryturę w wieku lat 60-65, prawda, znaczy od płci, i trzeba im to wypłacić. 20 lat temu myśmy proponowali, jako UPR jeszcze wtedy, Kongresowi Liberalno-Demokratycznemu, PO się wtedy nazywało Kongres Liberalno-Demokratyczny, myśmy proponowali podniesienie do 68 lat, ale dla tych, którzy zaczynają pracę, prawda? Natomiast wszyscy inni muszą mieć obiecane. Gdyby wtedy przyjęto naszą propozycję, to dzisiaj już byłaby połowa problemu, prawda? Bo ci ludzie mieliby dzisiaj 45 lat i oni już by wchodzili w wiek emerytalny na 68, prawda? Tylko trzeba było wtedy to zrobić. Proszę zwrócić uwagę, że żołnierzom to zrobiono. Żołnierze wyjęli kałasznikowy i im powiedziano właśnie tak, że dopiero ci, co się zaciągną do wojska, będą mieli w nowych warunkach, a starzy będą mieli na starych. I tak powinno być ze wszystkimi. Dlaczego tylko się wojska się boją, a zwykłej biednej kobiecinie mogą podnieść? Ale ja mam najważniejszy argument, niesłychanie ważny. Powiedzmy, że wszystkie kobiety co do jednej się zgodzą, żeby się podniesie ten wiek emerytalny na 60. Powiedzmy. Nikt nie zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego, prawda, i podnoszą ten wiek 60. Pytanie. Jaką ta kobieta ma gwarancję, że jak będzie miała 66 lat, to jej nie powiedzą, że pieniędzy znów nie ma i trzeba podnieść dla 75 na przykład. Jeżeli raz naruszymy zasadę, że wolno wiek emerytalny podnieść, prawda, że trzeba wypłacić, to już wszystko jest możliwe. No a propos waszych propozycji, właśnie z waszymi propozycjami jest bardzo ciekawe, bo one się bardzo podobają bardzo wielu ludziom, natomiast nikt ich nie słucha. No wie pan, podobają się, to jest sprawa, co podobać się, my mówimy jasno. Państwowe fabryki i inne rzeczy były budowane częściowo za pieniądze emerytów. I myśmy od początku mówili jeszcze jako UPR, prawda, że 20% wszystkich pieniędzy z prywatyzacji muszą iść na fundusz emerytalny. Niestety ani grosz. Lat temu 7 przed wyborami poprzednimi Tusk powiedział, że będzie dało 20%. Nie dał ani grosza, bo jak partia mówi, że bierze, to bierze. Jak partia mówi, że daje, to mówi, nie? No więc właśnie tak powiedział i nie dał. Ale teraz trzeba dawać już nie 20%. Wyprzedano już większość majątku, teraz trzeba dawać 100%. I mówimy 100% świń na fundusz emerytalny, a resztę trzeba dopłacać z podatku, niestety. Niestety, i to taki, tylko nie składka emerytalna, my zniesiemy przymus ubezpieczeń, każdy będzie musiał albo nie, ale każdy będzie musiał zapłacić podatek. W wysokości. On będzie niższy. On symbolicznej, będzie... Nie. W ten podatek akurat nie byłby symboliczny, on byłby realny. Byłby znacznie niższy od obecnej składki emerytalnej, ale byłby poważny podatek. Byłby, ale on nie byłby składka emerytalna, tylko jest podatek na spłatę długów i on by z roku na rok malał, prawda? Bo emeryci pomalutku wymierają, więc ten podatek by malał i za 40 lat byśmy już tego podatku nie mieli i byłby święty spokój, prawda? Ale to trzeba zacząć. Długi trzeba zacząć spłacać. Jak my możemy spłacić długi, jak my nie tylko ich nie zaczynamy spłacać, ale dług narasta. Ma pan przykłady takich krajów, jak choćby ta nieszczęsna Grecja, gdzie wreszcie zaczyna się zaciskać pasa, a ludzie mówią, nie, no dopóki do gardłu naszych nie chcemy i... Proszę pana, powiedzmy jasno. My jesteśmy partią konserwatywno-liberalna, ale my również jesteśmy partią w pewnym sensie narodową. I to bardzo zasadniczo narodową. Czym się różni mówienie o społeczeństwie, o narodzie? Bo pan Donald Tusk pytany, czemu on nie realizuje swoich postulatów i obiecywał, prawda, w wyborach, mówi, bo ja nie jestem od tego, żeby realizować jakieś tam abstrakcyjne postulaty, tylko żeby spełniać życzenia społeczeństwa. Otóż my mówimy nie. Mam w nosie życzenia społeczeństwa, my mówimy o narodzie. Naród
Społeczeństwo, co to jest społeczeństwo, prawda? Dziś jesteśmy, jutro... Pan kolega... Jutro, tak, ale jutro ktoś wyjdzie za granicę, ktoś przyjedzie, ktoś się urodzi, ktoś umrze, ktoś dojdzie w wieku emerytalnym, ktoś zmieni poglądy. Za miesiąc będzie inne społeczeństwo. My mówimy o narodzie. Naród to są nasi przodkowie, my, dzieci, wnuki i prawnuki. I nie może być tak, żeby dzisiejsze społeczeństwo sobie przegłosowało, że zadłużamy się na kolejne 200 miliardów, a niech nasze dzieci i wnuki płacą. My w imieniu narodu mówimy nie. I ja zgłaszałem, jak byłem posłem, przecież zgłosiłem wniosek, żeby nie wolno było zadłużać państwa. Żeby nie wolno było robić deficyt. Wie pan, cały Sejm ryczał ze śmiechu. 15 posłów to zgłosiło, prawda? A cały Sejm ryczał. Dzisiejszy PiS, dzisiejszy, to się nazywał Porozumienie, to się to nazywali, prawda? SLD ryczeli. Jak to mamy sobie ręce związane z tego? I teraz w wyniku tego, dzisiaj każdy młody człowiek się rodzi, się takie zajbecikowe 100 tysięcy długu, które ma do spłacenia, nie? Proszę zwrócić uwagę na coś takiego. Wszyscy się śmieli. Przegraliśmy to głosowanie oczywiście. Ale miesiąc potem czy dwa, taki sam postulat zgłosił prezydent Stanów Zjednoczonych, pan Jerzy Bush, senior, ojciec tamtego. Przegrał w kongresie. Mimo, że Republikanie mieli większość, przegrali. Jeszcze parę miesięcy potem zgłosił taki postulat pan Václav Klaus. Wtedy był premierem Czech i Moraw. Przegrał. Był w Polsce pan Zelenec, minister spraw zagranicznych Czech. Ja akurat byłem na przyjęciu w ambasadzie czeskiej. I podchodzę do niego i gratuluję mu, że jego premier taki odważny. A pan Zelenec zrobił się czerwony i mówi do mnie, jaki kretyński postulat, jak można było coś takiego... Bo ta klasa polityczna chce kraść. Ale myśli pan, że kiedykolwiek uda się wygrać z takim pomysłem? Proszę pana, no jak wystąpi kryzys, to z całą pewnością wygramy, tylko ludzie muszą ten kryzys zobaczyć. Na razie nie ma żadnego kryzysu. Czyli może się pan o kryzys? Kryzys będzie na jesieni, już pan zobaczy pierwsze oznaki prawdziwego kryzysu i wtedy wygramy, bo ludzie już mówią. Przecież zobaczy pan w telewizji, jak za chwilę będzie tam za parę dni w TVN-ie, prawda? Gdzie mówi redaktor, przecież pan mówił 10 lat temu, że ta Unia się rozpieprzy, prawda? Nikt panu nie wierzył, a teraz wszyscy widzą, że miałem rację. Dziękuję bardzo, pan Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Rozmowy Elki. Dyskusje, opinie, komentarze. Codziennie o 10.15 na antenie Radia Elka.